W ramach projektu Odnowy Wsi miejscowości Brudzyń rozmawiamy dzisiaj z panem Henrykiem Świętochowskim, wieloletnim mieszkańcem miejscowości Brudzyń, prezesem tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie Henryku. Witam. Panie Henryku, może poprosimy o kilka słów wstępu na temat swojej osoby. Na wstępie powiem tak, że urodziłem się tutaj w tym Brudzyniu, mieszkam do tej pory, to jest 67 lat, za parę dni będzie. I pracowałem również w byłym PGR-ze, pełniłem dwie takie funkcje jako brygadzista polowy i mechanizator. Dużo, dużo nauczyłem się, bo miałem wspaniałych szefów i to, co z wiadomości zdobyłem w szkole, potwierdzały się później w moim życiu zawodowym, co też no, potwierdzali moi przełożeni, że no, jakieś tam informacje, wiadomości po prostu ze szkoły zostały mi i że potrafię to wykorzystywać w swojej pracy. A podstawowe wykształcenie zdobywał pan w szkole w Brudzyniu, rozumiem? No, moja edukacja właśnie zaczęła w szkole w Brudzyniu. Moją pierwszą i czteroletnią wychowawczynią, kierownikiem była pani Barbara Krasowska. Później moja edukacja rozpoczęła się w szkole podstawowej w Brudewie. Również tam 4 lata uczęszczałem. Następnie technikum rolnicze w Kościelcu i policjalne studium BHP w Poznaniu. Jak pan wspomina minione lata w Brudzyniu? Czego z perspektywy lat w tym momencie panu brakuje, co było kiedyś w tej miejscowości, a teraz już tego z różnych względów może nie być? Wspominam takie coś, że kiedyś przed każdym wejściem do domu, przed każdym domem, jeśli była to większa rodzina, były dwie ławeczki. Jeśli było mniej osób, była jedna ławeczka. I mieszkańcy najczęściej w sobotę, w niedzielę przesiadywali na tych ławeczkach, rozmawiali o dawnych czasach, o minionych czasach, o wojnie, o czasach powojennych zaraz. No i wspominali, po prostu rozmawiali o tym, co o sprawach bieżących, o pracy, czy im się dobrze żyje, czy źle, czy coś ich tam, mają jakieś problemy takie życiowe, no bo też i choroby były i różne inne tam zdarzenia, które no niektórym po prostu spędzały sen z oczu. To była taka lokalna tradycja w Brudzyniu. Tak. Panie Henryku, z tego co wiem, jest pan długoletnim prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzyniu. Czy tą jednostkę traktuje pan jako swoje czwarte dziecko? Na pewno tak. I 6 lat temu zrezygnowałem nawet z funkcji sołtysa, bo uważałem, że jednak straż dla mnie jest czymś ważniejszym, że tu mogę więcej coś zrobić dla społeczeństwa, chociaż funkcja sołtysa no, głównie polega na współpracy z mieszkańcami sołectwa, ale mimo wszystko to ta straż gdzieś mi bardziej leży na sercu. No i takim głównym moim jakimś marzeniem było, żeby pobudować remizę. I to się udało. I to się udało. To się udało. Ile lat już ta remiza stoi, w której dzisiaj rozmawiamy? No, 2012 rok to był. W tej chwili nie potrafię powiedzieć dokładnej daty, kiedy żeśmy była poświęcona ta remiza przez proboszcza obecnego. Ale na pewno to był gdzieś listopad i żeśmy tutaj no, dość długo po prostu wspominali, żeśmy biesiadowali i żeśmy się cieszyli tym. Chociaż rozpoczęło się od tego, że straż trochę miała pieniążków i po prostu moje jakieś takie ponaglenia dawały jakiś efekt, że zaczęliśmy. No później trochę sprawa finansów była słabsza, ale no dzięki tutaj wsparciu Urzędu Gminy, radnych, wójta przede wszystkim, no został ten obiekt przejęty przez gminę i no została zrealizowana ta inwestycja i cieszymy się tym. Panie Henryku,
Już tak podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, co by pan zmienił w tej miejscowości we współczesnych latach? Co bym zmienił? Przede wszystkim, żeby była większa komunikatywność pomiędzy mieszkańcami, bo nie jest to tak według mojego myślenia dobre na dzień dzisiejszy, bo każdy ucieka do swoich jakichś tam obowiązków, do swoich praw. Nie ma jakiegoś takiej rozmowy sąsiedzkiej, międzyludzkiej, że spotkajmy się, porozmawiajmy, każdy ucieka ze względu na jakichś tam problemów. I przede wszystkim, żeby na młodych mieszkańcach może spowodować u nich takie jakieś zaangażowanie się w to życie tej miejscowości, żeby było większe, bo jakieś tam jest na pewno, ale żeby to było większe, żeby bardziej po prostu interesowali się, żeby dbali o wygląd zewnętrzny tych wszystkich obiektów, które się tutaj znajdują na tej... Rozumiem. Panie Henryku, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ciekawe i dobre spostrzeżenia. Wszystkiego dobrego, panie Henryku. Dziękujemy Dziękuję jeszcze bardzo. Raz. Dziękuję bardzo.